Dominik Durnadle, Mamarok, ze mną jest Alan Kwieciński, zaraz po gali FEN 12. Powiedz, jak Ci się podobała gala? Ogólnie gala bardzo dobra, na wysokim poziomie. Jak z mojego punktu widzenia, ja ogólnie patrzyłem na walki przede wszystkim w K1, bo to jest mój styl źródłowy, ale również też patrzyłem, jak chłopaki walczą w MMA, jak starać się, tak jak ostatnio mi nie poszło, jeśli chodzi o techniki zapaśnicze i siłowe, więc dało mi to trochę do myślenia. To w której walce najwięcej technik zapaśniczych podpatrzyłeś? Tam w walce Strzelczyka, czy...? Właśnie chodzi mi o Strzelczyka i tej ostatniej. Walce wieczoru, więc to takie właśnie były takie, gdzie przykuły moją uwagę. No walka wieczoru, zaskoczenie, chyba Marcin Zątek też zaskoczenie, czy tak. Ty byłeś również zszokowany jak sala? Jak chodziło o Marcina, to cała walka była na jego korzyść, kurczę, no szkoda, no akurat dwie sekundy brakowało. Mi się wydaje, że mógłby to przytrzymać do końca, nie? Jakby delikatnie odpłynął, zaraz by go odcucili, ale no kurczę, cała walka dla niego, no szkoda tych 2 sekund, szkoda mi Marcina przede wszystkim. Czyli cała gra raczej na plus, tylko z wieloma zaskoczeniami, ale w sumie te zaskoczenia budują nam wydarzenie. Tak, no budują na pewno napięcie i mam nadzieję, że również frekwencja dopisze na Summer Edition. No właśnie, a propos Summer Edition, czy możemy się Ciebie tam spodziewać? Tak, no jak wcześniej mówiłem, no dostałem potwierdzenie tutaj od prezesa Pawła Józiaka, więc widzimy się 13 sierpnia w Gdyni. A jakieś nazwiska wstępne już wiesz? Jeszcze nic nie wiem, dopiero czekam na nazwiska. Mam nadzieję, że będzie wprost proporcjonalny do mnie, że po prostu dadzą mi teraz jakiegoś Stójkowicza, a nie typowego zapaśnika. A to właśnie nie wolałbyś się sprawdzić znowu w tym parterze, by udowodnić wszystkim, że jednak zrobiłeś postępy w tej płaszczyźnie? No z drugiej strony coś jest na rzeczy, ale chciałbym też pokazać się z tej drugiej strony. Chciałbym, żeby zobaczyli też właśnie jak się prezentuję w stójce, bo wiem, że część publiki trochę mnie docenia, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę. Ale no mówię, to jest MMA, poszedłem już w MMA, więc staram się być wszechstronnym zawodnikiem, więc mówię, no to jest MMA, więc ring zweryfikuję. No właśnie, a będziemy musieli czekać na Ciebie aż na FEN 13, czy może gdzieś wcześniej się pojawisz w innej organizacji? Nie dostaję też, dostaję propozycji już do innych gal, ale niestety mamy kontrakt z FEN-em. Ale to chyba tylko na Polskę, to może gdzieś za granicą. Tak, jeżeli chodzi właśnie o Polskę. I z tego względu właśnie, że dostaję też propozycje z innych gal, to też czekam, dostaję propozycje teraz z Niemiec i chodzi o wschodnie bardziej rejony, więc mam nadzieję, że coś się takiego trafi, chciałbym zawalczyć się w czerwcu. Tylko zobaczymy jeszcze w jakiej płaszczyźnie, czy to będzie MMA, czy to będzie K1, nie? Ale na pewno będę chciał jeszcze przed tą walką coś stoczyć. A jak Ci się koncert podobał? Koncert zajebisty, możecie zobaczyć na moim snapie, ale to była taka odskocznia, dwie imprezy za jednym razem, więc mówię, ja tylko na chwilę wyskoczyłem, bo nie mogłem tego ominąć. Dobrze, dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy Cię jak najszybciej. Jak najszybciej. Dziękuję.